Polsce Państwa mija właśnie 10 dni od dnia wyborów, no i chyba już zakończyły się konsultacje, jakie pan prezydent Duda przeprowadził ze wszystkimi komitetami wyborczymi, właściwie, które uzyskały reprezentację parlamentarną. Pierwsza taka konsultacja odbyła się z Prawem i Sprawiedliwością, druga taka konsultacja odbyła się z Volksdeutsche Partei, czyli Koalicją Obywatelską, trzecia konsultacja z trzecią nogą, czyli, przepraszam, z trzecią drogą, no i czwarta konsultacja, znaczy z Lewicą jeszcze była, z Lewicą była, po trzeciej drodze była konsultacja z Lewicą, no i jako ostatnia konsultowała się z panem prezydentem Konfederacja. Wygląda na to, że pan prezydent jest zdecydowany, chociaż oczywiście nic na ten temat nie mówił, to znaczy powiedział, że jeszcze nie podjął decyzji, komu powierzy misję utworzenia rządu, ale wygląda na to, że w pierwszej kolejności powierzy, jak tylko zwoła pierwsze posiedzenie Sejmu, przypuszczam, że ostatniego dnia w terminie konstytucyjnym, to znaczy 30 dnia po wyborach, no i wtedy powierzy misję tworzenia rządu panu Mateuszowi Morawieckiemu albo może komuś innemu z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. Ten rząd prawdopodobnie nie uzyska, ale 14 dni będzie miał ten szczęśliwiec, który będzie musiał przedstawić Sejmowi skład rządu, no to 14 dni, już pół miesiąca dodatkowego minie. Ten rząd prawdopodobnie nie uzyska wotum zaufania w Sejmie, dlatego że Zjednoczona Prawica nie ma większości bezwzględnej, ma tylko 194 chyba mandaty. No to jest za mało do większości bezwzględnej, która, przypominam, wynosi 231 mandatów. No to pan prezydent powierzy Sejmowi misję wyłonienia rządu i tutaj ten Sejm ma większe szanse na to, żeby wyłoniony przezeń rząd uzyskał wotum zaufania, dlatego że ta koalicja, która się rysuje w tej chwili, Volksdeutsche Partei, trzecia noga i lewica, będzie dysponowała 248 mandatami, więc trochę nawet z nadwyżką ponad większość bezwzględną. Gdyby się, no to wtedy pan prezydent zaprzysięgnie ten rząd i tyle, i będzie nowy rząd. Gdyby jednak jakimś cudem się nie udało i Sejmowi tego rządu sklecić, no to pan prezydent wtedy zaproponuje rząd takich być może fachowców spoza Sejmu. Precedens już był, bo mieliśmy taki rząd, którego premierem był pan Marek Belka. Do tego rządu nie przyznawało się żadne ugrupowanie parlamentarne, ale ten rząd rządził jak gdyby nigdy nic. Inna rzecz, że pan Marek Belka był szczęśliwym posiadaczem aż dwóch pseudonimów operacyjnych, no to wiele wyjaśnia. I teraz może być tak samo. Pan prezydent może sięgnąć do zasobów starych kejkotów i bardzo możliwe, że taki rząd uzyskałby wotum zaufania, bo jakby nie uzyskał, no to wtedy pan prezydent skraca kadencję Sejmu i tyle, i nowe wybory ogłasza i tak dalej. Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy już tam się odgraża, już tam naciska na pana prezydenta, uruchamia wszystkie swoje tutaj instrumenta nacisku na pana prezydenta, żeby nie czekał tych 30 dni, tylko już teraz Sejm zwołał, oni rząd utworzą i już się nie mogą doczekać, kiedy się dorwą tam z pysku moczyć w melasie. No a poza tym się odgrażają, że będą wszystkich dusić gołymi rękami, tam rozliczenia i tak dalej. No to wszystko to być może, ale jeszcze jedna rzecz jest tutaj
taka, że pan prezydent będzie miał pewne możliwości działania, dlatego że to zresztą chyba im tam powiedział, że jak będą niegrzeczni, to on zablokuje im każdą ustawę do obalenia weta prezydenckiego, bowiem trzeba 276 mandatów. No a ta koalicja aż tyle nie będzie miała, bo ma tylko 248. W związku z tym no, muszą tutaj na pana prezydenta uważać i tak już nie pyskować panu prezydentowi, tak jak się to im zdarzało poprzednio, tylko trochę z większym respektem się odnosić. No i dlatego tutaj, jak mówiłem, ta koalicja, że tak powiem, jeszcze nie sformalizowana, co prawda tylko tam wymienili pierścionki zaręczynowe wszyscy, no to tam już tak jakby po harapie, ale po harapie jeszcze nie jest, bo PiS prowadzi jakieś rozmowy z PSL-em, rządowa telewizja już teraz się nasładza, jaki to PSL jest i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy. Bardzo to mało prawdopodobne, bo pan Kosiniak-Kamysz, podobnie jak i pan Hołownia, tu się zarzeka, że nigdy więcej, podobnie jak pan Zgorzelski, nie wiem kto tam jest w tym PSL-u ważniejszy, czy pan Zgorzelski, czy pan Hołownia, czy pan ten Kosiniak-Kamysz, no ale to nieważne. Ważne jest, że obydwaj ci mężowie stanu powiadają, że o żadnej koalicji z PiS-em nie ma mowy. Proszę państwa, to też z uwagi na to, że pan prezydent dysponuje w tej sytuacji pewnymi środkami nacisku na rząd i większość sejmową, no to zupełnie pan prezydent lekceważy. Tu babcia Kasia tam się znalazła pod Pałacem Prezydenckim i kategorycznie kazała panu prezydentowi, żeby jak najszybciej zwołał sejm, i to rząd zatwierdził, bo babcia Kasia już nie może się doczekać, a pan prezydent tymczasem puścił te rozkazy babci Kasi mimo uszu i tak uprzejmie z jego strony, że tam nie wyszczył jej psami. No ale to nie teraz, nie na tym etapie takie, że tak powiem, nie, takich rzeczy już się nie robi. Kiedyś to tam się robiło. Oddział zaporowy by dał salwę w tłum i babcia Kasia by szybko, że tak powiem, odbyła bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Trójcą Świętą, no ale teraz mamy inne czasy, dlatego babcia Kasia sobie pozwala. No nic, proszę państwa, w każdym razie w tej chwili nadal trwa przeciąganie trzeciej nogi. Komu się to uda, no to ten stworzy rząd. Komu się nie uda, to ten będzie, że tak powiem, pościł w opozycji. Tu Roman Giertych się odgraża, pan mecenas, że tu to on tutaj dopiero będzie się wyżywał na tych. Tu Adam Bodnar już też podstawia nogę, że on by chętnie został ministrem sprawiedliwości i te rozliczenia by tu przeprowadził. Roman Giertych był prokuratorem generalnym, być może został. No zobaczymy. W każdym razie tam lewica już się nie może doczekać i Judenrat Gazety Wyborczej, kiedy tu obejmą resorty, przejmą resort edukacji od ministra Czarnka, no i będą tam głupich gojów uczyć masturbacji. No, także wszystko, że tak powiem, zgodnie z założeniami promotorów rewolucji komunistycznej. Proszę państwa, tymczasem, kiedy my się tu onanizujemy, że tak powiem, rządem tubylczym i tym, kto tu w naszym Bantustanie będzie władał, no to Niemcy najwyraźniej skwapliwie korzystają z okazji, znaczy z tego przyzwolenia, którego w marcu tego roku udzielił im prezydent Joe Biden jako swojej najukochańszej europejskiej duszeńce, żeby urządzały Europę po swojemu. No i już się przygotowują do tego, żeby urządzać Europę po swojemu.
Tutaj taki projekt jest zmiany traktatowej, żeby zlikwidować prawo weta, nie tylko zresztą zlikwidować prawo weta, ale również, żeby zmniejszyć skład Rady Europejskiej. Rada Europejska to jest organ władzy prawodawczej Unii Europejskiej, żeby zamiast 20 przedstawicieli 27 państw wchodzili tam tylko przedstawiciele 15 państw. No z tego by wynikało, że niektóre bantustany nie będą w ogóle w Radzie Europejskiej reprezentowane, a które niektóre? No te, które tam sypią piasek w szprychy rozpędzonego parowozu dziejów. Nie trudno się domyślić, które niektóre. No i a niezależnie od tego jeszcze dalsze zmiany idą, mianowicie 65 obszarów, które dotychczas były teoretycznie przynajmniej zastrzeżone do w gestii państw członkowskich, teraz mają być w gestii władz Unii Europejskiej. No i tu jestem pewien, że Donald Tusk i Volksdeutsche Partei tutaj w podskokach to zaakceptuje. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość też by to zaakceptowało, dlatego że no teraz pan wielce czcigodny pan poseł Jacek Sariusz-Wolski bije na alarm, że tu trzeba ratować suwerenność i tak dalej. No ale o tym, żeby ratować suwerenność, to trzeba było myśleć w 2003 roku, a nie teraz. Zresztą pan poseł, wielce czcigodny poseł Jacek Sariusz-Wolski przyłożył rękę do budowy Czwartej Rzeszy, podobnie jak i naczelnik państwa. Ostatni taki wyczyn naczelnika państwa, przypomnę, w czerwcu 2021 roku, kiedy naczelnik państwa osobiście i przy pomocy klubu Lewicy, bo nawet część własnego klubu mu się zbuntowała, przeforsował w Sejmie ratyfikację ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, która wyposażała Komisję Europejską w dwa dodatkowe uprawnienia do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii i do nakładania unijnych podatków. No to pan naczelnik państwa też tu rękę przykładał nie tylko w 2003 roku, nie tylko w 2008 roku, nie tylko w 2009 roku, kiedy była ratyfikacja traktatu lizbońskiego, ale również w roku 2021 i teraz dopiero się ocknął, że trzeba walczyć o suwerenność, no trzeba bić na alarm. No tutaj pan wielce czcigodny, pan Jacek Sariusz-Wolski samokrytycznie przyznaje, że teraz to z tym biciem na alarm to trochę już za późno. No ale dopóki jeszcze można tutaj wykorzystać to do walki ze znienawidzonym Donaldem Tuskiem, no to również ta struna, że tak powiem, na tej strunie, ta struna też jest trącana przez aparat propagandowy z rządu dobrej zmiany. No widzimy, że wszystko to tutaj, ten cały, te przepychanki rządowe mogą się rozstrzygnąć w całkiem innych kategoriach, bo to już wtedy nie będzie takie istotne, kto tam rządzi, dlatego że Polska zostanie zupełnie pozbawiona nawet tych pozorów suwerenności, zgodnie z tym, co mówił wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler na spotkaniu z gauleiterami w 1943 roku, że małe państwa nie mają w Europie racji bytu, bo tylko Niemcy potrafią Europę prawidłowo zorganizować. Wtóruje mu inny taki przywódca, nie tyle socjalistyczny, co komunistyczny, Alfiero Spinelli, który jest w Unii Europejskiej otoczony kultem, który mówił, że historyczne narody europejskie powinny być zlikwidowane, tak samo jak i ich państwa, bo to tylko zgryzoty same z tego powodu są, a jak już tych historycznych narodów nie będzie, zostaną przekształcone w nawóz historii,
to zapanuje era powszechnej szczęśliwości. No więc w tej chwili, że tak powiem, program budowy IV Rzeszy dostał takiego potężnego kopa, no i na naszych oczach IV Rzesza się kształtuje. Czy to będzie finis polonie, czy jeszcze jakieś pozory tam odrębności zostaną zachowane, no to nie, o tym nie będzie decydował ani Donald Tusk, ani nikt inny, tylko nasza złota pani albo nasz złoty pan z Berlina przy milczącym przyzwoleniu naszego diamentowego pana z Waszyngtonu.